Cześć, witajcie w siódmym dniu mojej wielkiej wyprawy. Odcinek z serii Starscan Tour. Godzina 6:30, obudziły mnie spadające szyszki na dach. Pogoda się zepsuła. Jest mokro i deszczowo. Mam nadzieję, że to nie zepsuje nam szyków. A tak wygląda dach po całej nocy. Dobrze, jakaś gałąź tu nie zleciała. Czy lubisz wyprawy w poszukiwaniu przygód? Ja tak, i to bardzo. Ale w pojedynkę z czasem może być monotonnie. Aby przełamać nudę, postanowiłem wybrać się w podróż po kraju. Na moim kanale Przygody Starskiego zapraszam Cię na nową serię filmów Starski on Tour, moja wielka wyprawa. Przejadę setki kilometrów przez kilka województw i zwiedzę kawał Polski po to, aby spotkać się z kumplami z YouTube i wspólnie ruszymy ku przygodom, podążając śladami historii. No i forma właśnie miała tak wyglądać. No, przez ten deszcz uciekliśmy. No i niekontrolowany ogień trochę spalił tą pieczeń. No zobacz. Tak to wygląda. O, elegancko. Jeszcze może coś tam przetrwało. Widać, że gorące. Jeszcze mokre, widzisz. Ta z tamtej strony się nie do Piekło. piekła, ale... Próbuj, panie. Ej, no przecież zobacz, no pierś z kurczaka jak miłe złoto stoi tu. Kurczak w całości, faszerowany ziemniakami, zapakowany Właśnie w formę glinianą. On miał jeszcze ziemniaki w sobie. A to jeszcze widać, że to paruje, gorące. Ale tak, nie no, no konkretnie się zrobił. Mięso się upiekło. Próbujemy? No jak to? Nie no, trzeba Trzeba spróbować. Trzeba to spróbować. Zobacz. Na następny raz. Nawet będzie. Ziemniak. W środę spróbować. Ziemniak to przetrwał elegancko. Jest. Drugi tutaj, ale zgliniony. Ja pierdolę. Nie, ale coś takiego jest możliwe, że tak powiem. Wykonać. Proszę, to jest twoja porcja, częstuj się. Dobra, dzięki. Ale nie no, jest możliwe. Tak, jest możliwe. To smacznego. No bo zobacz, jak się to ładnie wypaliło. No, idealnie, to idealnie. Jest igła. Wypaliło się normalnie na kamień jak garnek. Nie no, trzeba spróbować, no. No zobacz, a kurde tu świeżyna mięska. I jak smakuje? Normalnie. Jak pieczony kurczaczek. Normalny pieczony kurczak. O, no to tutaj rewelacja. igła. To próbujemy. Daje ostro. Dmucha. Darek jeszcze skoczył sobie do rzeki. A ja już kawkę zaparzyłem. O. Kawiorka jest. Można sobie delektować się. Smacznej kawki życzę do śniadanka albo do kolacji. Opuściliśmy ten obóz, przyjechaliśmy na nowe miejscówki. Golden Boy Poland pokaże mi coś odmiennego od detektorystyki. Oddaję mu głos, niech się wypowie, bo zna to miejsce. Ok, zwinęliśmy obóz nad rzeką. Przyjechałem tutaj jeszcze w jedno miejsce ze Starskim. Chciałem mu pokazać taki fajny urbeksik. Znam ten domek już jakieś 15-20 lat. Kiedy tu przyjechałem pierwszy raz, to pamiętam, że jeszcze tutaj chyba potomkowie, albo syn, albo jakieś dzieciaki tego pana, który tu mieszkał. Pamiętam, że to był pan Kluczny, bo na domku było po prostu napisane nazwisko tego pana. I pamiętam, że tu jeszcze ludzie przyjeżdżali. Domek był w super stanie. No, bajeczka, po prostu taki domek z bajki. No ale niestety, lata, przyszło smykarstwo, porozbijali szyby, porozwalali domek.
Też oczywiście natura i czas zrobiła swoje, bo drugie takie pomieszczenie, taki budyneczek gospodarczy jest też, ale już w strasznym stanie, po prostu dach się zawalił, porozwalało się wszystko. Życie, po prostu czas. Czas to jest coś, czego się nie zatrzyma. Idziemy, Starski, obejrzysz sobie. Ten pierwszy domek, który teraz widzisz, to był domek mieszkalny. A tam tak na godzinie 11 to było takie coś jakby stajnia dla konia, taki budyneczek gospodarczy, coś takiego. Nie powiem, bo buszowałem tutaj kilka lat wcześniej. Sprawdzałem ten teren. Kilka fantów znalazłem. I wchodzimy do środka. Jest tu piec kaplowy na samo wejście. Belki drewniane, sufit, cały strop drewniany. Pozostałości mebli, ale też są współczesne rzeczy. Widać, że tu ktoś bytował. Cały dach drewniany, tylko przykryty jest papą jakąś czy smołą smarowany. A tu wszędzie belki na wierzchu. Nie ma piętra. Same belki gołe są. Ja przyjeżdżałem tu jeszcze jak ta cała podłoga była i wchodziło się tamtędy na górę. Bo tam aha, są. Tam się wchodziło, tak? Tak, tam są takie słupki. Czyli tu była podłoga, była tak? Podłoga. Po całości, bo tu zostało była kawa. Podłoga, jeszcze tam znalazłem kiedyś taką puszkę z perelkami. Cała puszka perelek. Pamiętam, pamiętam. To był właśnie ten domek. Schodów już nie ma. Skasowali. Ja pierdykam. Wszystko powinno się. Tu jest kolejny piec. Przypuszczam, że to jest izba taka kuchenno-mieszkalna, jak salon. Ale o dziwo, został jeszcze włącznik. I to chyba jest radzieckiej produkcji. Czyli nie jest rozkradzione jeszcze wszystko. Kiedyś było takie budowanie, że próg był wysoki. Z izby jednej do drugiej przechodziło się krokiem nad progiem, ale też tutaj całe nadproże drzwi mocowane było dosyć nisko. Trzeba było uważać na głowę, żeby się nie rąbnąć. Tym bardziej, że tu przechodząc przez ten próg, ktoś nadepnie na próg, to murowane, że głową zaryje. Jest drugie wejście, takie od lasu jakby. Może tutaj był ogródek uprawny. Są drzwi dwuskrzydłowe. O, deska i takie gwoździki na kapotę, którą się zdjęło. Rzucało się kapotę na haczyk. Kolejny włącznik, który się zachował. No i chyba pokój sypialniany. Zaglądamy do sypialni. No, sypialnia wygląda na najmniej zniszczoną izbę w tym budynku. Sufit wymalowany na biało. Belki brązowe, trochę korniki powchodziły już, ale ma dom swoje lata. Nieźle zachowana ta izba. Oczywiście, no, szyby powybijane, okiennic nie ma. Tam została jedna okiennica, ale też bez szyby. No i kolejne gniazdko, które się zachowało. Ale jest współczesne, pewnie gdyby to było takie bakielitowe, które są teraz modne w loftach, to byłoby coś. Proszę! Ktoś tu puka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ktoś tu mieszka? No ja sobie tu teraz pomieszkuję przez 5 no minut. Super. Jeszcze zapraszam do budynków gospodarczych, też są piękne. Idziemy do budynków gospodarczych. Ale zwróćcie uwagę, jakie fajne meble są w ogóle. Ale wiesz co, widzę, że przesuwali tą wersalkę, bo ona stała tu. Tak jakby, takie wiesz, poszukiwacze szukali, bo w takich domkach było w podłodze, wiesz, takie wejście, tak jakby takie pomieszczenie tam na ziemniaki czy coś. I często widzę, że ludzie szukają po prostu takich schowków, bo ta wersalka była centralnie przy ścianie, ale widzę, że przesunięta, albo była jakaś imprezka, ale nie widać butelczy czy czegoś, czyli mogli po prostu szukać. Tutaj widać, jakie są dechy spróchniałe w całym narożniku, widocznie ściana przesiąka, popękało. Dechy są mega spróchniałe. Ale meble wyglądają naprawdę fajnie, nie tak jak współczesne, takie byle jakie. Nie wiadomo. To były schody, ale mówię, tak jak mówię, już ich nie ma. No właśnie tak się domyśliłem, że to był jakiś wyłaz tam. Potuczona jakaś jest też. Taka porcelana, taki fajans. Chyba jakieś nogi zwierzaka, może słoń tu był? O tak, słoń. Mieli tutaj słonia na szczęście. Strąbą do góry. Nie wiadomo, czy szczęście przynosił, czy nie przynosił. Oczywiście ktoś go musiał potuć, bo jakby inaczej. Bardzo fajne mebelki, może nawet jeszcze do uratowania. Sprężyny w dobrym stanie. No i główny element tego pokoju, który grzał, piec kaflowy, który już jest zbudowany z kafli ozdobnych. Bardzo ładne kafle są. Jak na tamte czasy to pewnie był hit i rarytas. Bardzo ładny piec. Nie, na szczęście nie jest zniszczony. Drzwiczki od pieca przypuszczam, że były zdobione, tak jak i kafle, no i komuś się przydały. Ale piecyk fajny, grzał tutaj izbę salonową. No i jak to było w starych domach, przechodziło się z izby do izby, można było przejść naokoło. Pamiętam takie domy u dziadków, pradziadków, gdzie się przechodziły izby, przechodnie były i się przechodziło dookoła. Tak, musiały być drzwiczki wszędzie żeliwne, pozabierane, bo nie ma w żadnym piecu ani rusztu, ani nie ma nic. No nic, wychodzimy. Ale ten obrazek robi tutaj robotę. Świetnie wygląda. No i teren był, widać, że był ogrodzony. Taka dosyć sporawa działeczka. Ale idę właśnie, pokażę wam teraz budynek gospodarczy, który już jest no w znacznie, znacznie gorszym stanie. Możliwe, że pierwotnie to był budynek mieszkalny, a z czasem został wybudowany tamten na mieszkalny, a ten przerobiony na gospodarczy. Tutaj technika budowania wydaje mi się dużo starsza od tamtego. Chociaż mogę się mylić. Może nie technika, a materiały były budowane. Było budowane to z dostępnych materiałów takich podręcznych, czyli zobaczcie. Kamienie, cegły, jakieś pustaczki. Wszystko tak szło może z odzysku. Tak po prostu takie moje domysły, że te budynki mogły mieć inne pierwotne przeznaczenie niż ostatecznie. W
Fajnie tutaj tak zrobione jest nadproże z cegły po lekkim takim łuku. Ale tutaj włącznik się zachował. Właśnie o takim włączniku mówiłem wcześniej. Taki bakielitowy. Jest napisane tutaj. Zbudowano w Polsce. Gdzieś ty tam wlazł. Darek szedł pooglądać panoramę po bliskie okolicy. Swojego czasu to latałem po tym strychu. Nie wiedziałem, że on tak szybko się zawali. Ale dach był jeszcze w całości? Dach był w całości, ten cały domek był w całości. Tu wiesz, tu było takie poddasze i smołą po prostu wyłożone, tak jakby ta słoma była dla konia. Wydaje mi się, że tam, w tamtym pomieszczeniu po prostu był konik, jakaś furmanka. Tutaj na początku ten ktoś mieszkał, bo tu był taki jeden malutki pokoik. Mhm. A myślę, że później ten domek został wystawiony. Aha, czyli tak jak domyślałem się, bo przed chwilą właśnie o tym mówiłem. No, no, coś takiego musiało być. Tam był kibelek, taki wiesz, wygódka tak zwana. No to ściany się trzymają na słowo honoru. Wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś tam chodził. Chyba nie, ale jak nie sprawdzę. Chcesz koniecznie na wizji nurka dać? No dach to... Dach to... Lepiej nie wchodzić na pewno. Tym bardziej, że tu widzę od spodu deski. Aha. Strasznie są spróchniałe. Szczególnie ta krokiew jedna jest przeżarta przez korniki całkowicie. Fajnie jest taka różnorodność materiałów użytych do budowy tego budynku. Bo jest i cegła. Są kamienie, jakieś pustaki, czyli elementy, które były może gdzieś ogólnie dostępne z odzysku. Co było, to brali. Tak jest, gdzieś znalezione z rozebranych starych domów. Już tutaj dach jest dosyć mocno zapadnięty. Tak jak Darek mówi, pewnie poleci za rok, za dwa lata poleci, bo to wszystko jest już spróchniałe. Wystarczy, że częściowo nie ma pokrycia dachowego. I ta wilgoć ingeruje, idzie po prostu, wchłania jak gąbka wodę. To wszystko się zarwie, zawali z czasem. To nawet tutaj patrzcie, jaki smaczek fajny. Szyba użyta do budowy tego wychodka z takim elementem ozdobnym gałązki z listkami. No i też światło jest w wychodku, nie siedzi się po ciemku. Wychodek w bardzo dobrym stanie. O, ale widzę tutaj gniazda są porobione. To lepiej nie drażnić tych owadów, bo to mogą być wściekłe osy. Lepiej nie drażnić, żeby później nie uciekać. Zamykamy na tyłach wychodka od szczytu budynku gospodarczego. O, tu posypało się już w ogóle jakieś kamienie. I tak to wygląda. Ale drabina ma tylko jeden. Tu brakuje drugi i trzeci złamany szczebelek. Tam jeszcze jakiś kombinowany z rurek. Nie wiem, czy tu wejdę, czy spadnę. Jak się zarwie, to spadnę i girę połamię. No, taki kosz metalowy chyba tu był. Ten baniak na wino, tak mi się kojarzy w takim koszu. Sporo słomy jeszcze zostało. O, tu jaki wózek dziecięcy nawet jest. I klosz od lampy. Tutaj wejdę do tego pomieszczenia. To wygląda jak garaż, ale to raczej taka stajenka jest. Haczyki pod bramy.
No i nawet jest nadproże zbudowane tu z takich kątowników. Fajnie wygląda, fajnie. Ściana jest taka naszpikowana cała kamieniami, połączona za prawo. Rewelacyjnie to wygląda. No i co, no śmieci, wszędzie śmieci, śmieci. Klocek drewniany jakiś się zachował. Są też elementy mebli. Jakieś łóżko rozkładane. Poduszki. Części siedziska, oparcia od łóżka. Drzwi meblowe od szafy zachowane jeszcze w dobrym stanie. Tutaj pod dachem sobie siedzą, nie mokną. A tutaj Darek mówi, że to było szambo przydomowe. Wygląda też jak studnia. Zamiast kręgów, tak samo jak w tym pomieszczeniu gospodarczym. Kamienie połączone na zaprawę, tylko te już kamienie są gęsto ułożone. Latają tutaj jakieś owady, które się kryją, komary, muszki. Cień, wilgoć. To im to pasuje, sprzyja im to. Opuszczam miejsce. Jeszcze widziałem jedną fajną rzecz tutaj za budynkiem mieszkalnym. Stara studnia, ale fajnie wygląda. Uła, o jacie. Nie sądziłem, że będzie woda, że będzie tak głęboko. No masakira. Hejo. Bardzo głęboko. Ile jest kręgów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeśli dobrze policzyłem, 9 kręgów, z czego półtora kręgu jest nad powierzchnią ziemi. Czyli sobie policzcie, jak to jest głęboko. Żegnam się z tym miejscem. Bardzo urokliwe. Dzięki za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że się urbex podobał, chociaż nie jestem ekspertem w urbexach. No i do następnego razu, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.